Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam Cię serdecznie na mojej stronie www.zwolnienielekarskie.pl. Chciałbym tutaj w tym wideo obalić parę mitów, konkretnie cztery najczęściej powtarzane mity, które dotyczą zwolnienia lekarskiego w ciąży. No, bardzo często ciąża spada na pracującą panią jak grom z jasnego nieba. Są różne wtedy inne problemy. Zmartwienie o swoje przyszłe dziecko, aniżeli szukanie po aktach prawnych. Także pierwszym mitem dotyczącym zwolnienia lekarskiego w ciąży jest często zadawane pytanie. Czy po 182 dniach zwolnienia będę się musiała starać o świadczenie rehabilitacyjne do końca ciąży? No cóż, muszę tutaj pocieszyć wszystkie panie i wszystkie przyszłe mamy. Zwolnienie w ciąży obecnie może trwać maksymalnie 270 dni, co jak łatwo policzyć stanowi 9 miesięcy i ciąża raczej nie trwa dłużej. Skąd się wziął ten mit? A mianowicie stąd, że jeszcze do niedawna było to rzeczywiście 182 dni i wprowadzono fikcję polegającą na tym, że po 182 dniach lekarze wypisywali wnioski o świadczenie rehabilitacyjne. Kobieta zamiast leżeć w domu szła do ZUS-u, aby tam orzecznicy sobie to orzekli i z reguły z automatu takie świadczenia rehabilitacyjne były przyznawane, aczkolwiek czasami zdarzało się, że nie były. No, następny, drugi mit jest taki, że takie zwolnienie w ciąży może wystawić tylko ginekolog. No cóż, nic najbardziej mylnego. Teoretycznie każdy lekarz posiadający uprawnienia do wystawiania zwolnień, które dostał od ZUS-u, może takie zwolnienie w przypadku choroby wypisać. No oczywiście musi zbadać tą pacjentkę. Natomiast nikogo nie powinny dziwić zwolnienia od anestezjologa, czy tam jakiegoś innego specjalisty, na przykład medycyny lotniczej. No, jest trochę ciekawa sytuacja, być może nie ze zwolnieniami w ciąży, ale ze zwolnieniami dla panów, które wystawia ginekolog. No, formalnie wszystko jest w porządku, natomiast często tacy panowie stają się no, obiektem jakichś niewybrednych żartów w swoim środowisku, aczkolwiek ginekolog tak samo potrafi zbadać gardło czy jakieś tam inne stwierdzić inne choroby oprócz swoich fachowych ginekologicznych. No kolejny mit. Pracodawca straszy mnie, że natychmiast mnie zwolni na L4 ciążowy. No cóż, w zasadzie tutaj warto wyczekać do tego trzeciego miesiąca ciąży, kiedy umowa ulega przedłużeniu automatycznie do czasu porodu i pracodawca sobie może nas straszyć czy nie straszyć. No, z reguły w takich sytuacjach, jeżeli ciężarna zaczyna straszyć inspekcją pracy, to pracodawcy odechciewa się straszenie ciężarnej zwolnieniem. Także pamiętajmy, po trzecim miesiącu umowa automatycznie ulega przedłużeniu do czasu porodu. Natomiast po powrocie do pracy, no niestety sytuacja się trochę zmienia. Pracodawca może już zwolnić, no, ale najpierw musi taką panią wysłać na badania profilaktyczne, potem dopiero może złożyć na wypowiedzenie. Wypowiedzenie to też nie jest z dnia na dzień, tylko jest tam jakimś trybem. No i oczywiście okres na zwolnieniu ciążowym jest nam zaliczany do czasu pracy, należy nam się jakiś urlop czy jakieś inne świadczenia no, związane ze stażem pracy. Czwarty mit, dosyć ciekawy. Zostałam nagle zwolniona w pracy i jeszcze szybciej dowiedziałam się po tym zwolnieniu, że jestem w ciąży, której po prostu nie byłam świadoma, będąc w pracy, będąc jeszcze zatrudniona. No i nic nie należy mi się w przypadku choroby i nie dostanę oczywiście później zasiłku macierzyńskiego, już po ustaniu zatrudnienia. No ten mit jest troszeczkę, ma pokrycia w prawdzie, natomiast jest pewien wyjątek. Jeżeli pierwsze zwolnienie będzie wystawione przed upływem 2 tygodni od daty zwolnienia, czyli przed upływem 14 dni,
Natomiast następne zwolnienia będą przekraczały 30 dni i będą one w ciągłości, powtarzam, do dnia porodu, to zasiłek macierzyński się należy jak najbardziej. No oczywiście nie wypłaca to już żaden pracodawca, wszystko to jest wypłacane przez ZUS. No, to były moje podstawowe cztery mity oparte na zapytaniach internautek. Natomiast, no, jeżeli dręczy Cię jakiś piąty mit, to koniecznie tutaj skomentuj na moim blogu www.zwolnienielekarskie.pl lub jeszcze będzie ciekawiej na kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Także bye bye, do następnego wideo. Mówił Wasz Darek Kraśnicki z Wrocławia.